Okej, słuchajcie, jesteśmy na stoisku Bookera. Odebraliśmy bardzo, bardzo długą lekcję historii na temat Bookera. Okej, masz 150 lat? Dobrze, więc 150. Tak, 150. 150 lat. Na tą okazję wypuścili bardzo dużo fajnych rzeczy, ale o tym odpowie wam Arek. Zaraz się zamienimy kamerą. Ja wam powiem o zwykłych nożach, które ma Booker w swojej ofercie. I słuchajcie, jeżeli chodzi o Fixed Blade, tak? Oczywiście najbardziej popularne, przynajmniej tutaj w Niemczech, noże Bookera. Sorry, nie wiem jak się nazywa, więc muszę to znaleźć, tak? Natomiast Booker tu w tych nożach, w ogóle we wszystkich fixedach lubuje się w stali M690. Stal znana, używana przez wielu polskich nożorobów. Bardzo fajna stal, bardzo fajne wykończenie, bardzo fajny jelec tutaj pełny. To wygląda i waży swoje, więc jak gdyby naprawdę, naprawdę bardzo fajny nóż. Wykończenie, aż wam przetrę. Słuchajcie, wykończenie pięknie się świeci, pięknie wypolerowane. Pięknie wypolerowane. Bardzo fajnie ten. Oczywiście tak, tutaj mamy mikartę, ale również mamy wykończenia w kości na przykład, tak? Więc nie ma. Nie ma problemu. Również w noży, które są takie bardzo ciekawe, no to jest kolejny model. Oczywiście paluchów na nim jest co niemiara. Również jest w pięknej polerce, w drewnie, z bardzo ładnym stalowym wykończeniem. I co ciekawe, z bardzo ładnym fileworkiem. Osobiście mi się podoba. Nie pytałem o koszty. Booker to bardzo duża i bardzo stara manufaktura, więc jak gdyby musicie sobie sprawdzić koszty. To jest, jeżeli chodzi o takie noże, powiedzmy, bardziej eleganckie, tak? Czyli takie, no, ja bym go do lasu osobiście nie zabrał. Mógłbym go jako pułkownika zostawić, natomiast zabrać bym go nie zabrał. Jest ładny, ładnie wykończony. Natomiast pokażę wam pomysł Bookera na noże typowo outdoorowe, więc musimy sobie trochę zjechać na dół, bo to niższa półka. Słuchajcie, noże Bookera, typowo outdoorowe, również M690, również bardzo fajne wykonanie, stonewash, ja lubię stonewash, więc jak gdyby bardziej mnie zachwyca niż ta polerowana krawędź. Zaraz wam pokażę. Co ciekawe, do tych noży można dokupić, widzicie, no mamy jak gdyby rękojeść z dziurami, ale możemy dokupić pełne rękojeści, po prostu wykręcamy śrubki, wkręcamy nową rękojeść, mamy pełną rękojeść, pełny uchwyt, pewny. Oczywiście mamy również tutaj model mniejszy. Tutaj jest w jednym i w drugim, jest bardzo agresywny jimping. Ta sama zasada, tak? Czyli możemy sobie zdjąć te dziurowane okładziny, założyć sobie pełne okładziny lub przygotować sobie własne, bo znam ludzi, którzy robią sobie własne okładziny. Również M690, bardzo fajnie wykonany. Drukarką 3D. Drukarką 3D. Słuchajcie, jeżeli chodzi o foldery, tak? Nie będziemy wam pokazywać wszystkich, ale Booker ma swoje przekonania, tak? One są dosyć klasyczne, więc ich foldery również są dosyć klasyczne. Tu mamy backlocka akurat, tak? Bardzo, bardzo ładnie chodzi. Czuć to jest tak, mamy mikartę, mamy stalowe wykończenie. Bardzo sympatyczny nóż dla wszystkich miłośników jak gdyby klasycznego wyglądu, tak? Więc jeżeli ktoś lubuje się, ja nie specjalnie, ale jeżeli ktoś się lubuje w klasyczności, no to ja również muszę dostrzec to, że one są naprawdę, naprawdę fajnie wykonane i to jest taka super, super klasyczna forma. Oczywiście Booker w swojej kolekcji ma też noże, które są, że się tak wyrażę, mniej klasyczne, bardziej nowe. Również mamy mikartę na okładzinach, tak? Tutaj mamy otwieranie z kołka z linersem. Linersy są naprawdę bardzo solidne, grube. I to jest, o ile się nie mylę, również stal N690, tak? Więc jak gdyby bardzo, bardzo, bardzo fajny nóż. Teraz ja się zamienię z Arkiem miejscami, bo Arek przetłumaczy wam historię, którą odebrał od Bookera, więc troszeczkę wam opowie generalnie o historii Bookera, bo mają co najmniej dwie fajne serie teraz, one są bardzo, bardzo drogie, natomiast są to serie wypuszczone na 150-lecie Bookera, więc warto je pokazać. Jesteśmy ponownie, tak, tutaj. Wilke Zollinger, jedna z tych ciekawych film, znana oczywiście każdemu jednemu. Co mamy ciekawego? Ciekawostką są oczywiście noże. Noże, które zostały wyprodukowane ze stali, z maszyny parowej, która była 150 lat temu zakupiona
do produkcji noży, nie wiadomo do czego była faktycznie używana. Element napędowy został wykorzystany do przetopienia i wykorzystany do produkcji noży. Dlatego też materiał jest bardzo ciekawy. Widzimy to. Woli. Tak. Bardzo fajna sprawa. To jest wykuty damast. Tak, tutaj, dokładnie. To jest wykuty damast dawnej maszyny parowej, pracującej w firmie Böcke. Tak, Böcke Zollinger, dokładnie. Kolega mówi Böcke, Böcke. Nie? Nauczymy się tego regularnie. Nie, to się na tych niemieckich zwrotach nie. Umlaut to jest Böcke. Okej. Okay. Mamy tu oczywiście z tej okazji kilka noży. One się zaczynają w granicach od 120 euro. Czyli tego typowego najmniejszego noża do około 500 euro. Tak. Ten kosztuje około 120 euro. Elementy złote bądź mosiądzu pomiędzy, co jest bardzo widoczne. Faktycznie tutaj nawet również jest data, czyli tego 150-lecia. Też element pozłacany, następnie element pozłacany. Zaczynamy od kwestii około 120 euro. Tak. Zależnie od całej tej kolekcji pokażemy coś, co każdy zna. Sześcioelementowy nóż, scyzoryk, jak tam to każdy oczywiście nazywa. Kosztujący około 200 euro. Jest to ten nóż, który powstał 150 lat temu i od 150 lat jest produkowany. Tak naprawdę są ludzie, którzy sobie życzyli, niektórzy mają, bądź chcą, bądź każdy powinien taki nóż oczywiście mieć. Ja oglądając pierwszy raz ten nóż stwierdziłem, że jeżeli on jest tak ładny, to nie będę go używał. Ale sprzedawca firmy Böcke Zollinger stwierdził, że nie, to są noże, aby je używać, niezależnie czy są pozłacane, czy nie. Te pozłocenie nie spadnie, odpadnie od razu. Więc naprawdę... Nie od razu, może po jakimś czasie, nie? A tak naprawdę każdy posiadający taki nóż będzie dbał o to, żeby on wyglądał tak, jak wygląda teraz przez następne naście lat, nie? Ale bardzo fajnie, może weźmy tutaj bliżej, pokażę wam coś ciekawego z tej stali, o której mówiliśmy. Zostało coś ciekawego skonstruowane, wyprodukowane. Coś, co kosztuje powyżej 2000 euro i tylko zrobili faktycznie 50 sztuk tego. No, fajna rzecz. Weź przed sobą, ma oczywiście. Drewniana rękojeść, tak. Stal jest piękna, zobaczcie. Okej, okay. Bardziej bym powiedział dla kolekcjonerów noży. No, na pewno nie do użytkowania. Nie. No, powyżej 2000 euro, do tego jeszcze. Pokażę. Mam oczywiście nóż. Coś pięknego ze skóry zrobionego. Tak. Bardzo fajna rzecz, nie? Tak. Okay. Tak. Czyli tak naprawdę kapy możemy włożyć, tak? Co jest ciekawe, że możemy to oczywiście zapiąć z każdej strony, no. No. Ja bym powiedział dla każdego jednego polskiego Chucka Norrisa, tak? Chucka Norrisa, tak. Czyli edycja Chucka Norrisa, tak? Okej. Okay. Edycja bushcraftowa. Tak jest, tak jest. Euro. GAK. To są noże, które nazywają się German Experience, tak? Czyli niemiecka ekspedycja. Czyli German Expedition. Specjalne noże, które zostały w sumie nie do końca przez Böcke Zollinger wymyślone. Sprzedawca nie stwierdził dokładnie, kto wymyślił ten nóż, ale ten nóż jest teraz produkowany przez Böckera. Nóż, który oczywiście również może wziąć pod uwagę skręcenie rękomieści albo ewentualnie wydrukowanie drukarką 3D jakiejkolwiek innej. Fajna sprawa. Taki typowo odorowy nóż, nie? Coś dla nas może powiedzieć. No ale dobra, mamy coś ciekawszego. A więc tak. My idziemy dalej. Dlaczego idziemy dalej? Dlatego, że zaczęliśmy od tej kolekcji 150 lat, a to jest nie wszystko. Mamy coś jeszcze ciekawszego. A to musicie zobaczyć, zdecydowanie. A więc tak. Mamy tutaj coś fajnego. Noże, które kosztują 699 euro. Coś może zmienia historię. Czy ktoś z was wie, co to było, czy kto to był, bądź co to było? Statek czy krążownik Triptych, który został zatopiony w czasie II wojny światowej niedaleko Norwegii. I z pancernika, z opancerzenia tego statku, z tej stali został wprowadzony ten nóż. Tutaj mam również elementy aluminiowe, aluminium, które jest używane w samolotach, drewno. A po co? Dlaczego drewno? Dlatego, że na krążownikach ta główna płyta również jest z grubości drewna, dlatego też
stwierdzili, żeby to jakoś zakończyć. No, naprawdę bardzo ładny nóż. Odpowiednia cena, 700 euro. Bije w łeb trochę. Bije w łeb, to oczywiście. Ja uważam, że mnie troszeczkę jara ten nóż, dlatego że wiem, że jest z krążownika, elementu II wojny światowej. No, krążownik został zatopiony, Norwegowie go, chciałbym powiedzieć, odkopali, oczywiście wyciągnęli z wody. No i firma Böke Zollinge zakupiła taką jedną pewną część do tego, aby produkować właśnie takie ładne noże. Mamy dwa modele, czy też... Nie, to są w sumie te same. Dwa modele, tylko jeden jest z kąkiem, a drugi jest otwierany z kąkiem. Rzeczywiście, rzeczywiście. Czyli pokazuję tą różnicę. Tak. Okay. Dokładnie. Bardzo fajnie. Dokładnie. No, mi się podoba ten nóż, rzeczywiście, naprawdę. To 700 euro. Trochę dużo, nie? Trochę dużo, no. Naprawdę, trochę dużo. Idziemy coś tańszego zobaczyć. 700 euro. Dobra, może pójdziesz dalej. Patrząc już na te noże, akurat niektóre zostały zrobione z krążownika Tirpitz, mamy również ponowną kolekcję noży Leopard, czyli tak, noże, które zostały zrobione ze stali pierwszego Leoparda, czołga niemieckiego, Leopard. Z armaty Leoparda powstały właśnie takie noże. Mamy cztery modele. Może tutaj... Nie wyciągaj wszystkich, bo zaraz bateria klepnie. Naprawdę. Uważnie? Dobra, okej, okay. Ale sklep. To mamy tak. Bardzo fajna rzecz, naprawdę. Ale wyszło. No, ciekawe. Kawałek historii w nożu. Tak. Nawet jest napis, zobacz. Leopard Must. Leopard Must. Bardzo fajnie. Czyli mam tak. Zollingen, Böke. Trzy kolekcje noży z zupełnie innej stali. Tutaj mamy z krążownika Tirpitz. Z armaty czołgu Leopard. No i tam mamy oczywiście z maszyny parowej.